Opowiem wam dzisiaj krótką historię. Dwójka średnio młodych twórców internetowych przygotowywała się do nagrania prawie godzinnego materiału, który był pierwszym ich podejściem do tego typu treści. No i wszystko trwało, okazało się jednak, że po pierwszym nagraniu audio się nie zachowało i no po prostu materiał był bezużyteczny. Podjęli więc decyzję o nagraniu tego po raz drugi, no i wydawało się, że wszystko jest dobrze, ale okazało się, że nagranie z jednej kamery trafił szlak i trzeba było znaleźć jakiś substytut, no i padło faktycznie na bardzo proste ujęcie zastępcze. Mowa tutaj o naszej recenzji Avengers Endgame. Na mapie wszechświata kinematografii jesteśmy nic nieznaczącym pyłkiem, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że jest to dobra historia, żeby zrobić coś na temat filmów, które musiały przejść bardzo znaczące zmiany w procesie produkcji, albo które po prostu zaczęto kręcić od nowa. I oto one. Nasze intro też trzeba było kręcić dwa razy. No dobra, nasza historia o recenzji Endgame, choć jak najbardziej prawdziwa, jest tylko dobrą historyjką na wstęp, ale tak naprawdę pomysł na dzisiejsze wideo wziął się od jednego z moich ulubionych filmów, Powrotu do przyszłości. Pozwolę więc sobie przytoczyć tę historię jako pierwszą. Michael J. Fox, którego znamy z roli młodego Martiego, od samego początku był pierwszym wyborem Roberta Zemeckisa do tej roli. Okazało się jednak, że Fox ma swoje zobowiązania przy sitcomie Family Ties i nie jest dostępny do wzięcia udziału w projekcie. Drugim wyborem był Eric Stoltz. Był więc aktor i rozpoczęła się produkcja. Po 5 tygodniach Zemeckis złożył nagrany dotychczas materiał w całość i pokazał go Spielbergowi, mówiąc jednocześnie, że nie jest przekonany, bo aktorowi brakuje lekkości i humoru, który według niego powinien mieć Marty McFly. Ostatecznie zgodzono się na ponowne obsadzenie tej roli, Michael J. Fox był już dostępny i to on powołał do życia kultową dziś postać. Nie wyobrażam sobie, by ktoś inny mógł lepiej oddać relację postaci Martiego i doktora Browna niż dwójka głównych bohaterów. Do szerszej świadomości nie trafiło zbyt wiele ujęć z Ericiem Stoltzem, ale co nieco faktycznie można ujrzeć i w sumie ciężko wydać jakiś werdykt. Należy ufać Zemeckisowi, że podjął dobrą decyzję, a ja faktycznie nie wyobrażam sobie nikogo innego w roli młodego McFly'a. Wybrane do dzisiejszego filmu przykłady postanowiłem sobie jakoś pogrupować, więc na drugim miejscu znajdują się dwa filmy z numerem 2 w tytule. Sporo u nas na kanale treści superbohaterskich, więc i tutaj muszą się one znaleźć. Superman 2 z roku 1980 z Christopherem Reeve'em w roli głównej był początkowo kręcony przez reżysera oryginału, czyli Richarda Donnera. Wstępny plan zakładał nakręcenie jedynki i dwójki razem, ale ostatecznie zdecydowano się skupić na pierwszym filmie i zrobić sequel później. Pierwszy Superman okazał się ogromnym hitem, ale reżyser podobno nie miał zbyt dobrych stosunków z producentami, więc pomimo tego, że ukończono już zdjęcia do 3/4 filmu, zastąpiono go Richardem Lesterem, który musiał nakręcić większość już gotowych scen od nowa. Nie dość, że uśmieszniono ten sequel, to pozmieniano pewne sceny, a niektóre elementy wycięto zupełnie. Głośno było o fakcie wycięcia roli Marlona Brando, który miał wrócić jako Jor-El. Podobno aktor pozwał filmowców i zabronił korzystania z jego wizerunku, bo jakoby nie otrzymał pieniędzy za pierwszy film. Dziwne, biorąc pod uwagę skalę sukcesu Supermana, ale do takich informacji można dziś dotrzeć. Oznacza więc to, że Superman 2 miał być zupełnie innym filmem, niż ostatecznie trafił na ekrany. W podobnej sytuacji postawiono drugą część Szczęk. Za pierwszy film odpowiadał Steven Spielberg, który zdecydowanie odmówił powrotu do sequela, więc zatrudniono Johna D. Hancocka, którego wersja była podobno wielką tragedią, jako że reżyser nie mógł dogadać się z producentami co do fabuły. Całość była znacznie bardziej mroczna. M.E.T. prawie zbankrutowało z powodu wydarzeń z pierwszego filmu, burmistrz wszedł w układy z mafią, żeby zbudować luksusowy kurort i przez to wszystko nikt nie chciał uwierzyć szeryfowi, że pojawił się nowy rekin. Klimat sequela nie podobał się producentom, więc po miesiącu kręcenia wywalono reżysera, próbowano ponownie ściągnąć Spielberga, który nadal nie chciał się zgodzić, więc ostatecznie padło na kogoś bardziej zgodnego z producentami. Przepisano scenariusz, który stał się znacznie lżejszy, a oryginalne nagrania do dwójki trafiły do kosza. Okazuje się, że da się też namierzyć konkretne osoby, które mają tendencję do zmieniania swoich filmów. I w tym przypadku jest to Woody Allen. Hannah i jej siostry to jeden z tych filmów, któremu kręcenie prawie wszystkiego po raz kolejny wyszło na dobre. Skończyło się choćby na 7 nominacjach do Oscarów, z których produkcja zgarnęła 3.
Po pierwsze, należy pamiętać, że dokrętki w filmach to nic niezwykłego i zdecydowana większość filmów ma zaplanowany czas na ewentualne poprawki. Allen znany jest jednak z tego, że kręci wszystko, składa film w całość i dopiero wtedy decyduje, co należy nakręcić od nowa. Przy Hanie i jej siostrach reżyser postanowił raz jeszcze nagrać około 80% całości, żeby lepiej zbalansować historie, które przeplatają się w filmie. Nagrody, jakie zdobył film, wskazują jednak na to, że było warto. Nie zawsze jest jednak tak dobrze, nawet u najbardziej cenionych nazwisk w branży filmowej. Woody Allen popełnił również taki film jak Wrzesień, który miał przypominać bardziej sztukę teatralną z długimi ujęciami niż klasyczne kino. Film nakręcono, Allen poskładał go sobie w całość i był całkowicie niezadowolony z efektu. Na tyle, że zmieniono również główną obsadę, o czym zainteresowani podobno nie dowiedzieli się od razu. Co więcej, jeszcze przy pierwszym podejściu do filmu, po kilku dniach kręcenia, reżyser pozbył się Christophera Walkena, z którego nie był zadowolony pomimo wybrania go do roli Petera. Wrzesień nie okazał się hitem w box-officie, a sam Woody Allen stwierdził, że w sumie to chętnie wywaliłby wersję filmu, która trafiła do kin, i nakręcił go raz jeszcze. Może jednak warto zostawić to w spokoju. W końcu złośliwcy twierdzą, że Green Day nagrał swoje Wake Me Up When September Ends właśnie po seansie produkcji Allena. Następna w naszym zestawieniu jest produkcja o jakże pasującym do historii tytule – Przeklęta. Wes Craven, który tuż przed rozpoczęciem kręcenia Cursed odzyskał dobrą opinię w Hollywood, bo dał światu krzyk, chciał stworzyć nową, ciekawą historię z wilkołakiem w roli głównej. Gdy Craven kończył już zdjęcie do oryginalnego scenariusza, w którym trójka nieznajomych zostaje połączona przez atak wilkołaka, wytwórnia wyciągnęła wtyczkę i opóźniła film o rok, w trakcie którego film miał przejść konkretne zmiany. No i przeszedł. Wywalono połowę obsady, przepisano scenariusz, choćby z trzech nieznajomych zrobiono dwójkę rodzeństwa i obniżono kategorię wiekową z R do PG-13, a przy tym postawiono na lipne CGI. Film powstawał więc dwa razy, można w sumie powiedzieć, że produkcja zajęła 2 lata, a ostateczny produkt nie był tym, co Craven miał oryginalnie stworzyć. Nie dziwi więc, że finalna wersja filmu nie jest uznawana przez reżysera za jedno z lepszych osiągnięć i raczej wolałby o nim zapomnieć. No i koniecznie muszę wspomnieć o kolejnym nazwisku, które zazwyczaj przywołuje dobre skojarzenia, jeśli chodzi o jakość produkcji. Werner Herzog i jego Fitzcarraldo powstał ponoć jednak w strasznych bolączkach i nic dziwnego. W końcu według reżysera naprawdę należało przetargać 320-tonowy parowiec przez wzgórze, bo historia tego wymagała. Choć w roli głównej wszyscy widzą zapewne Klausa Kinskiego, to sam film zaczynał z zupełnie kim innym, Jasonem Robartsem, u którego boku występował nawet Mick Jagger. Gdzieś przed połową zdjęć Robarts poważnie się pochorował i musiał wycofać się z dalszej produkcji, przez co musiano zmienić głównego aktora i padło na Kinskiego, z którym Herzog pracował już wcześniej. I nie była to współpraca przyjemna. Z filmu wypadła też rola Jaggera, którego obowiązki w Rolling Stones wyciągnęły w trasę. Reżyser był podobno zdruzgotany, przez co nie zastąpił go kimś innym, a całkowicie usunął jego postać z filmu. Dziś mówi się, że Fitzgeraldo to jedno z najlepszych dzieł Wernera Herzoga, więc w sumie chyba było warto. Zawsze jednak ciekawi mnie, jak wyglądały te oryginalne wersje z tak bardzo inną obsadą. Podobne problemy dotknęły również tak wielką markę jak Gwiezdne Wojny. Myślę, że wielu z Was słyszało o zamieszaniu, jakie powstało wokół filmu o przygodach młodego Hana Solo. Film ze scenariuszem Lorenza Kasdana miał być stworzony przez reżyserski duet w składzie Phil Lord oraz Chris Miller. Dwójka jednak miała bardzo specyficzną wizję co do kierunku swojej produkcji. Mówi się nawet, że chcieli stworzyć coś, czemu bliżej było do Strażników Galaktyki niż Gwiezdnych Wojen. Nie było to zgodne z oczekiwaniami Lucasfilm, szczególnie że duo stawiało na improwizację i gdzieś miało wytyczne od Disneya dotyczące choćby liczby różnych ujęć w scenach. W internecie można było znaleźć masę informacji o problemach, również dotyczących jakości pracy głównego aktora, łamania terminów pracy czy przekroczenia budżetu, przez co ostatecznie reżyserów zwolniono i na ich miejsce zaproszono Rona Howarda, który, brzydko mówiąc, wziął to wszystko za mordę i przywrócił do porządku. Nowy reżyser wypowiadał się publicznie, że materiał nagrany wcześniej jest jak najbardziej zdatny do użycia, ale ostateczne wieści głoszą, że 70% ostatecznego kształtu produkcji to ujęcia nagrane przez Howarda. Film okazał się niczym specjalnym, choć są osoby, które mają do Solo pewien sentyment. Moim prywatnym zdaniem role Hanna i Lando zostały zrealizowane bardzo dobrze, ale zabrakło w tym wszystkim pewnej magii. Może gdyby Howard od początku stał za projektem, to rezultat byłby inny? No i nie zapominajmy, że wielu fanów zdecydowało się na bojkot Solo, by okazać niezadowolenie po ostatnim Jedi. I zostawmy to w tym miejscu, bo to nie czas na rozważania o 8. epizodzie.
Wspomnę tylko jeszcze słowem o znacznie mniejszym problemie dotyczącym Łotra 1. Film był krytykowany za masę dokrętek, fani dopatrzyli się nawet poważnej zmiany dotyczącej zakończenia. W trailerach widoczne były sceny, które sugerowały, że los przynajmniej części bohaterów będzie inny niż ostatecznie miało to miejsce w filmie. Według Tonego Gilroya, scenarzysty, który dołączył do projektu po pocięciu pierwszej wersji filmu, całość była ogromnym bałaganem i jedyne co dało się robić, to próbować poprawić to, co już mieli w rękach. Mnie Łotr 1 podobał się znacznie bardziej od Solo, ale może to wszystko przez klimat. W końcu Gwiezdne Wojny pokazały trochę inne podejście do historii, które od tylu lat opowiada. A co gdybym wam powiedział, że tak uwielbiany przez wszystkich E.T. też musiał zostać zmieniony? Nie dotyczy to co prawda całego filmu, a bardziej zakończenia, no ale wieść gminna głosi, że pierwsza wersja kończyła się śmiercią tego ukochanego obcego w rządowej placówce badawczej. Na szczęście widzowie w trakcie pokazów testowych byli tym wszystkim tak przerażeni, że wymuszono zmianę zakończenia na takie, które ostatecznie znamy z filmu. A mógł zginąć. Nie skończymy tak szybko z treściami superbohaterskimi, bo koniecznie muszę przypomnieć tutaj o tym barachle, no hej Kuba, jakim jest Fantastyczna Czwórka z 2015 roku. To film, który na pierwszy rzut oka zieje problemami, również z zachowaniem spójności dotyczącym choćby zarostu bohatera czy fryzury, a może raczej peruki pani Kate Mara. Problem, który do tego doprowadził? Oryginalna wizja reżysera zakładała znacznie bardziej poważny klimat produkcji, który nijak miał się do fantastycznego letniego blockbustera, jakiego studio chciało dostarczyć do kin. Wszystkie informacje znalezione w sieci wskazują na to, że reżyser był chyba jedynym człowiekiem, któremu podobała się jego własna wizja. Twierdzi on zresztą do dziś, że pierwsza wersja była świetna. Nie wiem, czy cokolwiek w tym filmie nosi chociaż znamiona istnienia jakiejkolwiek dobrej wersji. No to dodajmy sobie jeszcze trochę klimatu, ale tym razem antybohaterskiego. Suicide Squad zapowiadał się na prześwietny film z doborową obsadą, masą odjechanej akcji i humoru, a to wszystko przyprawione niejedną nutą dobrej muzyki. Problem w tym, że po słabym przyjęciu Batman v Superman studio zachciało znacznie lżejszego klimatu, przez co postanowiono zrobić ogromne dokrętki, których budżet wyniósł podobno 22 miliony dolarów, czyli jakieś dwa razy więcej niż zwykle przeznacza się na takie działania w dużych filmach. Pokiereszowano więc po raz kolejny oryginalny zamysł twórców. Ostateczny produkt dostał słabe oceny. Robbie Margot zagrała bardzo fajną Harley Quinn, o Jaredzie Leto jako Jokerze wolę zapomnieć, ale jest nadzieja, że nadchodzące Ptaki Nocy wyciągną to, co najlepszego w Suicide Squad można było znaleźć. A jak o DC mówimy, to napomknę tylko jeszcze o Lidze Sprawiedliwości, za którą odpowiedzialny jest oczywiście naczelny reżyser Zack Snyder, który jednak z powodu rodzinnej tragedii zmuszony był do przerwy w pracy, a jego miejsce zajął znany fanom marvelowskiego kina Joss Whedon. Człowiek, który obraca się w znacznie lżejszej atmosferze, miał za zadanie dokończyć zdjęcia w formie dokrętek i sfinalizować postprodukcję. Zderzenie dwóch światów dało produkt bardzo przeciętny, w którym mroczne, snyderowe klimaty łączą się z niepasującym do jego tonu humorem, próbującym naśladować Ironmana i spółkę. No i nie zapomnijmy o górnej wardze Henry'ego Cavilla. Nie bez powodu fani liczą więc na to, że otrzymają w końcu tak zwany Snyder Cut, czyli wersję filmu wykończoną przez głównego reżysera. W sieci można znaleźć nawet listę zmian, które wprowadził Whedon do oryginalnego konceptu. A na sam koniec chciałbym dać wam przykład z kina, które niekoniecznie można uznać za mainstreamowe, choć nazwisko Andrzeja Tarkowskiego mogło obić wam się o uszy. Jego Stalker jest luźno oparty na książce Piknik na skraju drogi, która była też inspiracją dla twórców pewnej takiej mało komu znanej serii gier. Reżyser miał dość trudną relację z osobą odpowiedzialną za zdjęcia, którą ostatecznie zwolniono ku uciesze Tarkowskiego. Potem było jednak gorzej. Pojawił się problem przy wywoływaniu filmu, przez co cały nagrany materiał nie nadawał się w ogóle do użytku. Reżyser chciał się poddać i olać cały projekt, ale ostatecznie podjął się stworzenia wszystkiego jeszcze raz i, jeśli zapytać wielu kinomanów, była to bardzo dobra decyzja, bo Stalker Tarkowskiego uznawany jest za jeden z najbardziej wpływowych klasyków kina. A w ramach kompletnej dygresji, ja dowiedziałem się o istnieniu jego filmów z kilku piosenek Jacka Kaczmarskiego napisanych na podstawie filmów Tarkowskiego właśnie. No i to by było na tyle. Jeśli wiecie o innych filmach, które miały równie trudne procesy produkcyjne, to dajcie znać w komentarzach i opowiedzcie nam o tym, o czym zapomnieliśmy w dzisiejszym materiale. A ja dziś wam wszystkim życzę dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!